No co proszę Państwa, tutaj gdzie byłem przed chwilą, gdzie spotkałem się po pół roku z doczką moją, czyli z córeczką, że trubę ma Fisi, Nicole, Hoka, Hejsi, widziałem szpianka, także widzę, że mogę filmować, bo pozwolili, nikt mnie tu nie sprawdza. Trzy stacje, żeby się dobrać do Pitwiennego. Amerykanka z Bostoka, czyli Olga, taksi chciała dwa, żeby brać. Trzy przystanki są, jedna przesiadka po dwóch, dwunastką, czy tam szóstka, jeden przystanek i będę jechał. Hoka, Hejsi, widziałem szpianka. Zobaczcie, jak będę szedł, jaki ma duży bagaż, co by widzieli. I ja się tak muszę męczyć, a mnie zostawili. A widziało śniąkę po grafonie. Na co cię mam dać? Nie miał sponsu. Zobaczcie, Hoka, hej. Przywidziało, taki mam bagaż. Kusi, jeszcze to spanie i dla emigrantów, znaczy się chleb pobrałem, oni tego nie rozumieją tutaj, że ludzie chleba nie mają, kaszę wziąłem, mi dały kucharki, także widzicie prawdziwe życie tutaj w Połtawie. Teraz możecie lajkować, zwyciężyłem, misja zakończona sukcesem, jeszcze nie koniec, bo musimy dojechać do polskiej granicy, a potem będę myślał, co z nimi zrobić, co z nimi, gdzie pojechać.